Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić ZUS online. Ewizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki ZUS. Mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli umawiać się na takie spotkania już od listopada. Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty. W czasie takiej wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach od 9 do 14:30 i taka wizyta nie może trwać dłużej niż 20 minut. Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W listopadzie usługa będzie dostępna we wszystkich oddziałach ZUS, także w Łódzkiem. Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać także obszar merytoryczny e-wizyty, czyli zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, a docelowo również doradca do spraw ulg i umorzeń. Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem o e-wizycie na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, przesłany zostanie mail. Po kliknięciu Linku otrzymanego w mailu, klient połączy się z pracownikiem ZUS. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji wizyty. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.